Jestem w Siemianowicach Śląskich, w Michałkowicach, na ulicy Kościelnej. Jadę tutaj od drogi krajowej numer 94 w kierunku ronda przy Kościele. Tutaj droga w remoncie. No i zobaczmy, jak się tutaj tak naprawdę porusza, bo poruszanie się tutaj jest, no powiedziałbym, czynnością dość trudną. Teraz omijamy pojazd ekipy remontowej. Sprzeciwka muszę oczywiście ustąpić nadjeżdżającym pojazdom. A później jeszcze czeka mnie kolejka przed samym rondem, bo wjazd na rondo jest w tej chwili chyba kierowany sygnalizacją świetlną. I stoimy sobie w kolejce. Dość długiej. Podejrzewam, że ten odcinek to mogą być nawet 2 lub 3 cykle świateł. Stojąc pod taką górkę, starajmy się przynajmniej zaciągać sobie hamulec awaryjny. Oczywiście bieg jałowy, też luz, jak inni wolą. Jak widać, troszeczkę to trwa, natomiast trwa to z tego powodu, że mamy do czynienia z czterowlotowym rondem. Każdy kierunek oddzielnie dostaje zielone światło. Teraz jeszcze nam tutaj doszła śmieciarka. No i teraz jest ryzyko. Jesteśmy w stanie tam przejechać. I kolejne omijanie w zasadzie. I tutaj takie bym powiedział, no omijanie było dość ryzykowne. Dość ryzykowne z tego względu, że nie wiedziałem, co się dzieje przed tą śmieciarką. I to było ryzyko, tak? Czy tam będzie miejsce na to, aby tą jazdę kontynuować, czy też nie będzie. No tu, jak widzimy, kierujący jednak się rozmyślił z dalszej jazdy i zawraca. No trudno się dziwić komuś, że podjął taką, a nie inną decyzję. Jedzie teraz kierunek sprzeciwka. Ja na samym rondzie będę jechał w lewo. W normalnych warunkach powiedziałbym, że jechałbym trzecim zjazdem z ronda. Natomiast w tej chwili tak naprawdę sam nie wiem, czy to rondo jest w ogóle czynne. Wydaje się, że ono czynne nie jest, skoro jest tutaj ruch wahadłowy się odbywa i to dla czterech stron. Obserwuję. Ja mam tutaj w miejscu, gdzie siedzę, mam nieco lepszą widoczność niż mają kamera. Jak sobie siedzę, nie widzę, aby teraz któryś z kierunków kontynuował jazdę.
prawdziwe wahadełko. No i teraz pytanie, w jaki sposób się tutaj po samym rondzie, no nie ma ronda, jak widać. I obkręcam się tutaj, aby pojechać w lewo. Natomiast zobaczmy, że tutaj tak naprawdę z każdej strony w zasadzie mamy kolejkę.